Gdańsk w 2 dni. Zwiedzanie Gdańska najlepiej zacząć od zainstalowania aplikacji Karta Turysty lub zakupu jej na stronie. Karta uprawnia do bezpłatnych wstępów do ponad 20 atrakcji turystycznych i około 30 zniżek do różnych obiektów. Można doładować nią także bilet na komunikację miejską. Naszą wycieczkę zaczynamy od bramy Stągiewnej na wyspie Spichrzów z racji naszego noclegu, o którym będzie na końcu filmu. Brama jest pozostałością po fortyfikacjach miejskich. Stąd udajemy się w kierunku głównego deptaka Gdańska. Przechodząc przez najstarszy most miasta, Zielony, dochodzimy do Bramy Zielonej, najstarszej bramy wodnej w Gdańsku, z XVI wieku. Wchodzimy na ulicę Długą, czyli Drogę Królewską, najsłynniejszą trasę zabytkową w Gdańsku. Kiedyś była ona miejscem parad, ważnych uroczystości i triumfalnych wjazdów królów polskich do miasta. Dochodzimy do najbardziej reprezentacyjnej części. Znajduje się tutaj fontanna Neptuna. Za fontanną można zobaczyć dwór Artusa, który był siedzibą kilku bractw. Jego nazwa pochodzi od legendy o królu Arturze. Można tu oglądać liczne dzieła sztuki, w które wyposażyły go zasiadające tu bractwa. O 10:30 aktywujemy 48-godzinną kartę turysty i wchodzimy do środka na pół godziny. Dalej przechodzimy do ratusza, monumentalnej budowli u zbiegu ulicy Długiej i Długiego Targu, dawnej siedziby władz Gdańska. W środku można obejrzeć pełne przepychu wnętrza. Wchodzimy na ulicę Długą, która była wizytówką i symbolem zamożności dawnego Gdańska. Znajdujące się tutaj kamienice zamieszkiwały najbardziej wpływowe i najbogatsze rodziny. Wchodzimy do jednej z nich, domu rajcy miejskiego i ławnika, Jana Upchagena, w którym mieści się Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. Podziwiać tu można pełen przepychu wystrój i bogate dawne wyposażenie kamienicy mieszczańskiej. Spacer po odtworzonych z pietyzmem wnętrzach przenosi zwiedzających w czasy z końca XVIII wieku. Z domu Upchagena zabytkową ulicą Długą kierujemy się do renesansowej Bramy Złotej, tuż za którą znajduje się tablica upamiętniająca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Tablica znajduje się po lewej stronie i została wmurowana w chodniku, w miejscu, w którym prezydent zginął tragicznie w 2019 roku. Dalej zobaczyć można przed bramie ulicy Długiej, w skład którego wchodzi katownia i wieża więzienna z XIV wieku. Mieściło się tu więzienie miejskie. Wewnątrz znajdują się liczne cele i pieniek kata. Ostatnim punktem na trasie naszej Drogi Królewskiej jest Brama Wyżynna, która tak naprawdę jest początkiem Drogi Królewskiej. Stąd ulicą Targ Węglowy kierujemy się do Muzeum Bursztynu. Po drodze można zjeść całkiem dobre dania typowej polskiej kuchni, w bardzo dobrych cenach jak na miejsce znajdujące się na Starówce. Bar turystyczny przy ulicy Szerokiej 8. Menu znajduje się na stronie baru. Muzeum Bursztynu znajduje się w średniowiecznym młynie na Starym Mieście, największym w średniowiecznej Europie. To jedna z największych kolekcji bursztynu na świecie. Naprawdę warto tu wejść i spędzić minimum godzinę. Znajduje się tutaj ponad 1000 eksponatów, od bryłek z inkluzjami sprzed 40 milionów lat, przez bursztynowy las i bursztynową komnatę po współczesne projekty artystów, które można oczywiście zakupić. Niedaleko podziwiać można ołtarz z bursztynu misternie wykonany przez gdańskich mistrzów. Znajduje się on w Bazylice Świętej Brygidy, oddalonej o 2 minuty od muzeum. Bazylika nazywana jest bastionem Solidarności. Na plebanii kościoła opozycja Solidarności spotykała się z gośćmi z zagranicy. Gościli tu m.in. Margaret Thatcher, Ronald Reagan i George Bush. Znajduje się tutaj jeszcze krypta czaszek, która powstała po odnalezieniu w roku 2016 wejścia do podziemi, gdzie znajdowały się stosy ludzkich kości. Obok Bazyliki Świętej Brygidy jest kościół Świętej Katarzyny, w którym znajduje się grób Jana Heweliusza, odkryty dopiero w 1987 roku. Zobaczyć tutaj można epitafium i płytę nagrobną Jana Heweliusza. Aby to zobaczyć, należy wejść za ołtarz kościoła. Po godzinie 17 jesteśmy w Bazylice Mariackiej, która zwana jest często Koroną Gdańska. To największa w Europie świątynia wybudowana z cegły. Potężne jej mury i wieże wznoszą się wysoko nad panoramą miasta oraz nad rozległą okolicą. W kościele po lewej stronie przy bocznym wejściu można podziwiać zegar astronomiczny z XV wieku. Zegar składa się z trzech kondygnacji: kalendarium, planetarium i teatru figur.
Codziennie o godzinie 11:57 odbywa się pokaz Teatru Figur. Odwiedzając ten kościół koniecznie trzeba wejść na jego 82-metrową wieżę. Na górę prowadzi 409 krętych schodów. Z wieży, która jest jednocześnie dzwonnicą kościoła, roztacza się widok na zabytkowe stare i główne miasto. Po wyjściu z kościoła kierujemy się na ulicę Mariacką, słynącą nie tylko z pięknej architektury i niepowtarzalnego klimatu. Jest tam królestwo wyrobów z bursztynu, które chętnie kupują nie tylko turyści. Podobno to jedna z najpiękniejszych ulic Polski, a nawet Europy. Stąd kierujemy się na nabrzeże Motławy, które tętni życiem szczególnie w sezonie. Znajduje się tutaj mnóstwo lokali handlowych i gastronomicznych. Podziwiać stąd można widoki na wyspę Spichrzów, Ołowiankę i zwodzone mosty. Przepłynąć rowerem wodnym, statkiem Czarna Perła lub innym statkiem turystycznym, na przykład na Westerplatte. Wieczór kończymy na placu z karuzelą, która pięknie prezentuje się po zmroku. Stąd można podziwiać widoki na zwodzoną kładkę i skwer na Ołowiance, na którym znajduje się widokowe koło Amber Sky i świecący napis Gdańsk. Dzień drugi przeznaczamy na zobaczenie najważniejszych muzeów Gdańska. Zaczynamy od małego Muzeum Poczty Polskiej. To symbol polskości w drugim wolnym Gdańsku. Zgromadzono tutaj eksponaty, dokumenty drukowane, rękopiśmienne i ikonograficzne związane z obroną i uczestnikami obrony Poczty Polskiej 1 września 1939 roku, a także przedstawiające dzieje Polaków w wolnym mieście Gdańsk. Przed budynkiem poczty zobaczyć można światowej sławy pomnik obrońców Poczty Polskiej, który przedstawia umierającego obrońcę oddającego karabin Nike, greckiej bogini zwycięstwa. Po prawej stronie jest wejście na dziedziniec muzeum, który jest integralną częścią miejsca pamięci narodowej. Pod znajdującym się tu murem Niemcy ustawiali wziętych do niewoli obrońców. Stąd kierujemy się do Muzeum II Wojny Światowej. Nowoczesne muzeum mieści się w charakterystycznej bryle i poświęcone zostało losom Polaków podczas II wojny światowej. Muzeum składa się z trzech bloków. Pierwszy to Droga do wojny, czyli wstęp do wystawy głównej. Przedstawiono tu genezę konfliktu, siły dążące do obalenia postanowień traktatu wersalskiego, nazizm, włoski faszyzm, komunizm i japoński imperializm. Oprócz informacji o ekspansji reżimów totalitarnych, a zwłaszcza o kolejnych triumfach Adolfa Hitlera, w tym miejscu wyraźnie zasygnalizowano dążenie nazizmu i komunizmu do unicestwienia całych grup społecznych, narodów i ras. Obok informacji o kształtowaniu się Sojuszu Osi, przedstawiony został pakt Ribbentrop-Mołotow i jego następstwa, przede wszystkim rozbiór Polski. Drugi blok ekspozycji to groza wojny. Dominujący temat wystawy głównej. Najważniejszy wątek tej części ekspozycji został poświęcony zbrodniczemu charakterowi wojny i okupacji, rozumianemu jako świadome dążenie reżimów totalitarnych do unicestwienia całych państw i podbitych narodów. Ta część ekspozycji przedstawia losy zwykłych ludzi, wojnę przez pryzmat losów żołnierzy, jeńców, więźniów obozów, przymusowych robotników, a także kobiet, dzieci i mężczyzn cywilów. To najbardziej uniwersalny i zrozumiały dla zwiedzających przekaz, niezależnie od ich narodowości. Ukazane zostały tutaj zarówno zbrodnie dokonywane na polskiej inteligencji i elitach społecznych od jesieni 1939 roku oraz zamordowanie polskich oficerów i policjantów w 1940 roku. Ważną częścią tej wystawy są unikalne eksponaty, przedmioty dokumentujące losy ofiar zagłady, egzekucji i innych form represji, więźniów obozów, robotników przymusowych i deportowanych Polaków. Inne części bloku Groza wojny poświęcone są ruchowi oporu w Polsce i innych okupowanych krajach oraz walce o informacje, w tym m.in. złamaniu kodów niemieckich maszyn szyfrujących Enigma. Bardzo ważnym elementem tej części wystawy jest omówienie działalności polskiego państwa podziemnego, jego wojska, administracji, sądownictwa, oświaty jako zjawiska samoorganizacji politycznej i społecznej w okupowanej Europie. Zobaczyć tu można walkę o sprawę polską na arenie międzynarodowej, na czele której stoi rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Wystawa przedstawia również w skrócie najważniejsze skutki konfliktu dla kluczowych punktów zwrotnych w 1945 roku, ogromne straty ludzkie i materialne, zmiany granic Europy Środkowo-Wschodniej, podział kontynentu i sowietyzację na wschodzie i powojenne wysiedlenia ludności,
Polacy przesiedlają się z terenów wcielonych do Związku Sowieckiego, Niemcy są wypędzani, Żydzi opuszczają Palestynę. Trzeci blok zatytułowano Długi cień wojny. Ta część obejmuje pojednanie z wojenną przeszłością, zaczynając od procesów niemieckich i japońskich zbrodniarzy wojennych, a skończywszy na różnych formach europejskich represji wobec kolaborantów i osób podejrzanych o wspieranie wroga. Wystawę zamyka przestrzeń związana z żelazną kurtyną, która przez kolejne 45 lat dzieliła świat na dwa bloki polityczne, z częścią ukazującą powojenną Polskę, kraj zdewastowany i osłabiony przez 6 lat wojny. Z tego muzeum kierujemy się do kolejnego ważnego punktu, Stoczni Gdańskiej. Przechodzimy przez słynną bramę i udajemy się prosto do małego muzeum sali BHP. To bardzo historyczne miejsce w Gdańsku. Łączą się z nim takie wydarzenia jak strajk sierpniowy, podpisanie porozumień sierpniowych i narodziny Solidarności. W roku 1961 budynek był miejscem szkolenia pracowników stoczni. W 1980 roku został miejscem obrad Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, a 31 sierpnia 1980 roku w budynku podpisane zostały porozumienia sierpniowe, kończące wydarzenia sierpnia 1980. Miejsce to pozostaje też jednym z najważniejszych materialnych symboli przypominających ponad 170-letnią tradycję przemysłu stoczniowego w obszarze miasta. Z sali BHP przechodzimy do Europejskiego Centrum Solidarności. Budynek centrum został pięknie zaprojektowany. Parter budynku jest swobodnie dostępny dla każdego. Znajduje się tutaj całoroczny ogród oraz księgarnia, sklep z pamiątkami i kawiarnia. Wystawa składa się z kilku części podzielonych tematycznie. Pierwsza część – Narodziny Solidarności. Zobaczyć tu możemy oryginalne eksponaty ze Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, między innymi suwnicę, na której pracowała Anna Walentynowicz, tablicę 21 postulatów, czy stół, przy którym jedli stoczniowcy obecnie w bardzo multimedialnej formie. Część zatytułowana Siła bezbronnych. Wystawa dotyczy wydarzeń grudnia 1970 roku, podczas których zginęło na wybrzeżu 45 osób. Zobaczyć tutaj można między innymi przestrzeloną kurtkę pracownika Stoczni Gdyńskiej 20-letniego Ludwika Piernickiego, która jest niemal relikwią wystawy. Poza tym jest tutaj pokój Jacka Kuronia, papamobile i wiele ciekawych eksponatów. Solidarność i nadzieja. Zobaczyć tutaj można zarówno medal Nagrody Nobla dla Miłosza, jak i Złotą Palmę dla Wajdy. Część – Wojna ze społeczeństwem. Dotycząca stanu wojennego, masowych aresztowań i brutalnego rozbijania strajków i demonstracji. Zobaczyć tu można milicyjnego stara, bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej i oryginalną opozycyjną drukarnię, skonstruowaną z części do pralki frania. Kolejna część dotyczy drogi do demokracji. Przedstawiono tutaj walkę z reżimem komunistycznym, w wyniku której rządzący usiedli do rozmów przy okrągłym stole. Na podłodze leży dywan z sali, w której prowadzono negocjacje oryginalne we fragmentach. Ostatnia część to niewielka sala zatytułowana Triumf Wolności. Dotyczy upadku muru berlińskiego i dyktatur w krajach Europy. Karteczki, które są zapisywane przez zwiedzających, układają się wielki napis Solidarność. Ostatni punkt to przejazd na półwysep Westerplatte. Dojechać można autobusem z przystanku Europejskie Centrum Solidarności. Przy ścieżce do pomnika znajdują się ruiny koszar, których Niemcy nie zdołali zniszczyć bombardowaniami 2 września 1939 roku. Pomnik obrońców wybrzeża ma formę kopca z monumentem o wysokości 25 metrów i upamiętnia on polskich obrońców wybrzeża we wrześniu 1939. Z góry kopca można zobaczyć wielki napis Nigdy więcej wojny, którego długość wynosi 50 metrów. Wracając, udajemy się na cmentarz, na którym zostali pochowani zidentyfikowani polscy obrońcy, polegli na terenie wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte we wrześniu 1939 roku. W jego centrum znajduje się pomnik w formie krzyża Virtuti Militari, a na obrzeżu ustawiono krzyż Dąbrowskiego. Specjalnie odwiedzamy to miejsce po zmroku, ponieważ sztuczne światło nadaje temu miejscu wyjątkowy klimat. W sąsiedztwie cmentarza zostały uczytelnione relikty fragmentów willi oficerskiej oraz wartowni numer 5.
Na tym moglibyśmy zakończyć dwa dni zwiedzania, ale jako, że kartę turysty mamy aktualną do dnia następnego do godziny 10.30, przed wyjazdem udaje nam się jeszcze przed godziną 10 wejść na pół godziny na statek Sołdek Muzeum Morskiego, po czym wejść do spichlerzy tego muzeum przed 10.30 i spędzić tam jeszcze 2 godziny. Statek Sołdek to unikalny zabytek techniki morskiej, jedyny zachowany na świecie rudowęgrowiec o napędzie parowym. Był to pierwszy prototyp pełnomorskiego statku zbudowany w Polsce po II wojnie światowej. Odbył 1479 rejsów, przewożąc łącznie ponad 3,5 miliona ton węgla i rudy żelaza. Jest to zabytkowy statek ze spawanym i nitowanym kadłubem, pokładem ochronnym, 4 ładowniami, stanowiskami przeładunkowymi, kwaterami załogi i dobrze wyposażoną maszynownią. Ze statku można podziwiać widoki na architekturę Gdańska. Przepływające po Motławie statki. I słynny żuraw portowy z XV wieku, jedyny taki zachowany dzisiaj w Europie, który akurat był w remoncie. W 3 spichlerzach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zobaczyć można zabytki związane z historią żeglugi, budownictwa okrętowego oraz bitew morskich na polskich morzach od średniowiecza do XX wieku. Znajduje się tu również bogata kolekcja modeli żaglowców, parowców i statków handlowych, w tym Wejze, MS Batory i ORP Orzeł. Zwieńczeniem wystawy jest Galeria Morska, jedyna tak bogata i różnorodna ekspozycja malarstwa marynistycznego w Polsce, prezentująca prace malarzy holenderskich i flamandzkich XVII i XVIII wieku. Akurat trafiamy na czasową wystawę polskich pojazdów podwodnych. Według muzeum jest ona unikatową w skali świata prezentacją obiektów mających istotny wpływ na rozwój polskiej myśli technicznej w okresie Polski Ludowej. Na tym kończymy zwiedzanie Gdańska. Mieszkaliśmy 5 minut od centrum miasta w apartamencie w sercu Gdańska, który możemy polecić. Jest to właściwie mieszkanie w nowo powstałym budynku przy ulicy Długie Ogrody 18, z małym prywatnym tarasem i 2 dostępnymi dla mieszkańców dużymi tarasami, w tym jednym na dachu. Wokół znajduje się pełno sklepów, Żabka, Biedronka, a naprzeciwko bar, w którym można zjeść smaczne domowe i bardzo tanie śniadania i obiady. Miłego zwiedzania!